Dzień dobry kochani, dzisiaj jest poniedziałeczek, pierwszy tydzień po urlopie się zaczęło, godzina 9:45, a my już z kamerą latamy, ale jak zauważyliście, nie ma Gabi. Gdzie jest Gabi? Nie ma. Gabi jest w pracy, a my jedziemy do kontroli, tak zwanej kontroli szczęki uzębienia, czy równo wanesce, bo do, z waneską. No równo na pewno nie ma. Że ten, nie, czy będzie nosiła aparat ortodontyczny, jak to się to tak nazywa, lub nie. Więc mamy go na termin na 10:15, nawet ten szedzie daleko nie jest. 5-10 minut jazdy samochodem, mniej więcej, plus minus. I zobaczymy. I tak zaczynamy dzisiaj dzionek. Ja już prawie domując, już mam prawie pół dnia za sobą, bo ja już dzisiaj w pracy byłem. A potem zobaczymy, ile się nam zejdzie u tego tak zwanego dentysty. Więc oni tylko spojrzą co, jak, bo to są różne naprzód, na tył. Więc wiadomo, że... Jak na przykład? No są albo naprzód, albo kompletne, bo i tylne ósemki prostują. Nic z tym kwiatem. Jak nie? Nie, są górne i dolne. Też górne, no i dolne są. No każdy ma zęby, to wie jakie ma zęby. Są górne, dolne, przód, tylne. Nie, mówię o no, nie, no się wygłupią. I potem zobaczymy, czy podjedziemy bezpośrednio po Gabi. Jedziemy na zakupy? I jedziemy na zakupy bezpośrednio, bo lepiej z rana to obskoczyć niż później, bo później może być problem. Będą większe korki. Więc na razie plan jest taki. A jak to wyjdzie później? W kontakcie jesteśmy z Gabi. Znaczy no jeszcze nie nagrywałem się na WhatsAppa u niej. Ale bo jeszcze jest wcześnie. To drzewo obcięli. O! Już dawno. Obcięli czy się połamało? Już dawno obcięli. Tak wygląda trochę jak połamane. No więc na razie nie. A co tak cicho mówisz? Nie wolno szeptem mówić. Można. Ale nie słyszę, o co on tam. Nawet ty nie słyszysz. Nie. No jedź. Dobra, to nie przedłużamy. Zobaczymy, meldujemy się gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Kochani, jesteśmy na miejscu i idziemy do pseudodentysty. Gdzie? Za wysoko jest. O. Bardzo wysoko jest. Idziemy do tego. Kife ortopedyn. A to jesteśmy my. Jestem w zajebistej czapetce szwajcarskiej. No, a nie miałam czupu, pięknej, nie pięknej nie windzie co, jesteśmy. A nie wiedziałam, co mogę być. Na 10 osób. Ciepło, dobra, kochani. Tu wchodzimy, ale nie wolno nagrywać, więc widzimy się po wizycie. Siedzimy, nikogo nie ma, to mogę nagrać. Nie, nie wolno. Tak wygląda właśnie pokój, na którym się czeka. To są pokoiki, jeszcze tu jest za filarem. I tu telewizorek leci. No i tyle. Więc tak to wygląda. Jesteśmy po wizycie. Wanecka, ząbki mam na razie ok. Za pół roku znowu. Teraz nie potrzeba jej nic, nie? Bo jeszcze jest mała. No. Nie, i za pół roku wyjść na post i jeszcze raz zobaczę. Tak, no ale za pół roku ma znów wizytę. I co pół roku, tak jak Amelia mówi. I ja mówię. Więc za pół roku ponownie się tu zjawimy. A teraz jedziemy chyba po Gabi. Jesteśmy na chwilę pod domem. Gabi idzie się ogarnąć. A my z Amelią poczekamy w samochodzie. No to kamerę wziąłeś na tym no. Kamerę. I nagrywasz. Zaczynamy. Potarganą. Zaczynamy. Śpiącą. No właśnie. Na razie się żegnam. Chodźmy na A wiesz, że plotki chodzą, że my oddzielnie śpimy. Już oddzielnie mieszkamy poprzez te śpiwory. A, no w domu też śpiwory. Ja do ostatniej nocy to nie mogłam zasnąć. A, okej. Ty nie idziesz? Nie chcesz? Asiku? Toaleta? Ja byłem.
Może pójdę na toalet. No, to idź do toalety. Nie do kibla, tylko do toalety. I dojechaliśmy, kochani, do naszego Filipsika w Bochum. Zobaczymy, czy coś ciekawego będzie, szkolne rzeczy. Mam nadzieję, że coś będzie. Nie? Coś będzie. No zobaczymy. Idziecie z nami? Czy zostajecie w samochodzie? Samochód zajebisty, to może w samochodzie zostaniecie. Dobra, idziemy. Koszyk trzeba chyba wziąć na to. No, można wziąć koszyk, żeby w razie czego, żeby nie nacić w rękę. Tylko nie wiem, czy trzeba mieć się pieniążki. Ale to masz magiczny... Zobacz, Nikola kiedyś zrobiła nam. Tak, i pociąga. Nie trzeba mieć żadnego pieniążka. To przeważnie 50 centów albo euro, nie? No. Idziemy na zakupy. No ale to tego filmu mamy, nie? A gdzie ty idziesz? No, a to gdzie wychodzi? Tam idziesz do fitness. Wiele, 20 km mamy, nie? No, no nie, to nie, jakieś 20. To piwko. Wiem, że ziemniaki to też dobry były. Ale nie ma. No już, tak. Nie, nie kupuj. O, nie, to fajne, ale nie. I zobacz, Staszko, bo na moje łóżko tak dwie. Ja pełno poduszek mam. Boże. Nie kupuję obojętnie, ale mam tyle poduszek, że nie mam co z nimi robić. No. Chęcie oddam. Nie ma. Idziemy na szkolne rzeczy na razie. Tak, najpierw szkolne ale rzeczy. Ale u mnie by pasy było tak na łóżku. Zeszyte, to mi się wydaje, że kupimy w Kauflandzie. W Kauflandzie. Tak. Jedynie w Kauflandzie. Dekoracje fajne, co mi się podobały. A szkolne zobacz. O, zaczęła to sobie fajne. A to szklane. Możesz myć, bo tam to jest takie... I masz, zobacz, masz sugar. O, ja nie wiem, czy sobie bym nie wymieniła. Zobacz, to ja sobie kupię do mojego mieszkania. Wiecie co, weźcie, przestańcie, bo wy jakbyście pierwszy raz do sklepu w ogóle weźcie. Aha, bo tu jest guma, widzisz? Ale możesz gumę też weź zrobić, jak nie chcesz. A nie, a tu jest bez gumy, dlatego łatwiej. Ale pan śliczny, ciekawy, powiem ci. A co to jest? Cukier, wymiała, kawę. No herbaty nie mam jedynie. O, zobacz, mam też takie coś, zobacz, takie... O, zobacz, no zobacz, mamy już na olej. Zobacz. O. Ale zobacz, wszystko takie same. No, ale zobacz. Wszystkie takie jednakowe. Ładnie mi się te miski tak podobają, mam teraz sobie tak cały set mieszkania mojego. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy na szkolne rzeczy. Ale tak na stop jest, zawsze coś nie ma. Na miejsce kupię na święta. Ona już ma dwie szopki. Gdzie ty idziesz? Gdzie tam? Tam nie ma szkolnych rzeczy. No. Ale one są fajne. Dobrze. Mamelka, Waneska chce takie kredeczki. Tylko nie mogę. Zobaczcie, jaka cena jest. A u nas jak pójdziemy do Teddy, to wtedy są droższe. Ja zawsze je kupowałam grube, ale Waneska tym razem chce... Cienkie. Cienkie, bo tu tak jeszcze takie grube są. Ale jaka cena? Nie wiem. Ona zawsze takie kupowała. Tylko nie wiem, czy tam z tyłu cena będzie, ale nie. Co jeszcze chcesz? Wiesz, co jest, jak kupuję do szkoły? Blok. Proszę. Ja też potrzebuję blok. Tu jest korektor. Kleje. Ale korektor niepotrzebny jest. Nie? Nie. Jeszcze mapy jest potrzebne. Tylko mapy to były na inwizjane. Gdzieś takie papierowe ona chce. A to trzeba z drugiej strony, wiesz? A kleje po jakiej cenie? Euro 70. No, no. I takie alówki chyba z drugiej strony są. To idziemy na długostwowy. Pamiętacie jeszcze to jakby w trendzie? Pamiętam, Waneska chciała to kupić sobie w Biedronce, się rozwaliło. Ja chcę to na mapę, ja chcę tam. Dobrze. Ale ja ci kupowałam blok ostatnio, tak samo. Ale dobra, możesz wziąć. Ale ja ci kupowałam ostatnio blok, Waneska. No i? I co jeszcze potrzebne? Jakie ładne. Wiem, że ci kupowałam ołówki, ale możemy wziąć. Nie jesteś taki gruby. Nie, ale takie lepsze. Gumki? To chudy ja ci kupowałam. Ma, a gumki? O, coś są te. Myślę, że nie gumki ja mam, ale można wziąć jeszcze. Mi się zdaje, że te najlepsze są. Te. To weź może z dwa od razu. Takie, a nie te? Bo ja sobie, nie, te są dobre. Najlepsze. Ale nie, te są dobre, ja je mam. One też dobre. Te długopisy niepotrzebne ci żadne, ja Sofila. Nie. Mama, a mogła te, bo mi się rozwaliła, a ja to sobie dobrze, używamy. No to weź. Zielone? A jak
jakim ja kolor mam wziąć? Taki niebieski? Niebieski miał. Węska, ty nie chciałaś takie coś zobaczyć? Jak matmy robić albo coś, żeby sobie zapisać takim. Ja też kupiłam jest takie, albo jest takie. Nie wiem. Te mi się podobają, ładne są, nie? Zastanawiałam się, czy nie do, na kominek adać, wiesz? Takie coś innego. No, na razie mamy tyle. Dobra, kochani, my się jak tu poszwędamy, później wam powiemy, co kupiliśmy. Kochani, zobaczcie, jakie fajne są świąteczne, jesienne. Zobaczcie, zakupiłam taki na kominę. Jak to się nazywa? Jesienne? Jesienno, na jesienne dekoracje. A dekoracje właśnie. I taki jesienne. Domek zakupiłam właśnie też na dekoracje, śliczne. Ale ogólnie jest duży wybór. Bardzo duży wybór. No i te ceny przyzwoite takie. Ceny. No to możesz wziąć. To jest napis jesienny home za 3 euro. To wybiórka? No. To co jest ładniejsze, ta? Czy obudowa? Ładny, taki puszaczek ładny. I to ci się nie zbije przynajmniej. A to jest pewnie szklane. Potrafisz nie ten, niechcący. Taki coś. No, śliczny jest. Taki coś. Duży wybór. Takie fajne są. Mhm. To też ładne. Możecie sobie liście kupić nawet. Zobaczymy, może jeszcze gdzie indziej wyschnę. Na balkon. Mm. No dobra. Masz tutaj no, masz musztawkę. Albo taką masz. No taką mamy przecież. Nie, no inną mamy. Ale powiem ci coś, ta wygodniejsza jest. Mm. Wiesz dlaczego? No. Ta jest na pełne nogi. U nas jak siadasz, to nie siadasz tak jak tutaj w głowie. Ale Gabi, teraz się już poprawiły, jest większy wybór. No, my kupowaliśmy było wyboru za bardzo. Powiem wam, że bym chciała zmienić huśtawkę, bo nasza taka do siedzenia, ona jest taka płytka, nie? I taka trochę nie za bardzo wygodna. To jest taka właśnie głęboka i nogi przede wszystkim mam tutaj. Już nie chwal się swoimi nóżkami, piękny ma. Nie, opalony, ładny. Ale zobacz, jakie na okno. A ta nie chyba, bo ona jest, mi się nie, wydaje, że będzie się, że zawadzała. To ładna jest. Trzeba będzie pomyśleć. Jakie ceny są? No ta 200, ta 160. Na okno chciała wyjść na jesień? Będzie to przykleić. Na okno to jest ekstra na okno. Ale wiesz, że mama nie będzie myła okien wtedy. Na okien? To przed. Przed umyje mama. No dobra, no to weź sobie. Mama mówi, zbierz, a tatuś płaci. Zobaczcie, co ja znalazłam takiego słodkiego, a jak na dzisiejszą było. Ej, patrz co. A za co znaleźliśmy? Za 1 euro. 1 euro? No 1 euro, 1 euro. Zobacz, jaki fajny minotaur. No to z czego to jest? Nie, mama. Co? To Playmobil. No weź się to, tego nie biorę. To nie, za co? I maski za 1 euro. Ja lubię tę markę. Ja wziąłem takie urządzenie do laminowania, bo wam powiem, bo brakuje pewnych dokumenty, przydałoby się zalaminować, tylko jeszcze muszę znaleźć folię do laminowania. Tego nigdzie tu nie widzę. Oj, kochani, to jest tak, jak się to z dziećmi trzymaj. Idzie. Ja bym tu połowę sprzedał z powrotem. Albo tu, do samochodu. Zobacz, puść to jest. Ta reklamówka fajna, ale my kupiliśmy to, co jest potrzebne. Tak, no. Amelka też te dekoracje taką zakupiła na jesień. I będzie u siebie chować te dekoracje, jak się będą zmieniać. Pory roku. Waneska kupiła za takie. Sobie kupiłam Liptona za 80%. Które to twoje to? To moje, te dwa. Plastel. Dwa twoje? No. Ciastolinę Waneska zakupiła. A ja sobie nową tutą zrobiłam. Będę sobie znowu siedzieć. Znowu będę do drugiej znowu. Tasiemki takie kolorowe. I tak siedzisz do trzeciej, do drugiej, bo oglądasz Netflixa. Takie tasiemki kolorowe zakupiliśmy, bo ostatnio chcieliśmy pakować i mieliśmy. Tutaj żyletki. Maseczki. Nie, ta karma dla psa. Tu są maseczki pod spodem. Z tej marki, ta marka jest super, ja lubię. Kupiliśmy trzy takie maseczki. Tajwaneskie, te dwie moje. No i takie kreczki, rzeczy szkolne. Takie maseczki sobie zakupiłam do twarzy. Z kalogenem. Ogólnie to co widzieliście, to co jest ze wszystkim 102 euro. A to szczoteczki do zębów. Najlepsze tutaj są. I tańsze niż te Original. Te Dortament. Nie, to jest. To nie są Dortament, to są te. Olar.
Oral-B? Oral-B. Albo Oral-B. To Oral-B. Ale to oryginalne się opłaca, bo 4 za 10. Ja tam zakupił taki... Mi to już dawno chodziło. Do laminowania dokumentów. Bo czy dużo... zdjęć, nie? Znaczy nie, do zdjęć tam, no też można, no ale... Ale nie mieli tutaj tej folii do laminowania. Nie? Szkoda. No i za takie małe zakupy, kurczę, poszło... Znaczy te, wiesz, nie? No to poszło prawie 20 euro, nie? No, jadam, ja się odchodzę, jadam z chipsy. Ty go nie widziałam. Nie, to nie dla mnie, to dla Belusia. Aha, ja, Belusia, czekaj. Tam masz wózeczek. A ja tak. No, nie wkładają. Tutaj jest waga dla Nikoli. Tutaj chciała taką wagę. No i to są takie rzeczy. Dobra. Następny sklep. Shoe Center po drodze i DM. Zobaczymy, zaraz zajrzę w telefon, co jest pierwsze. No, teraz ja się z wami witam, bo Adam z wami się przywitał, a ja z wami się nie witałam. U nas jest pierwszy vlog w sumie po urlopie, bo my wróciliśmy z soboty na niedzielę o północy, a dzisiaj jest poniedziałek. No i powiem wam, że mamy piękny poniedziałek, bo powiem wam, słoneczny, cieplutko, ładne, super. Ale ciepło, ale 20 stopni, zimne. No, ale ciepło jest, naprawdę, jest bardzo cieplutko. Rano było tak rześko, ale teraz bardzo ładnie jest. Super, tak po powrocie wrócić, nie, jak jest taka ładna pogoda. Brakowało mi tego miasta, bo w niedzielę powiem wam, że jak wstaliśmy, ja wstałam w 9:30, jak zobaczyłam godzinę, wow, ja żebym tak spała, ludzie, jak zobaczyłam, masakra, mówię, Boniu, w 9:30, miałam tak oczy podpuchnięte. No ale widocznie organizm potrzebował po takim, podróży. Tym bardziej, że ja w ciągu dnia naprawdę nie spałam. Noc miałam trochę tak, też nie przyspano, bo jak mówiłam tam wcześniej, za nami trochę hałasowali. Później jakoś się wierciłam, nie mogłam zasnąć, gorąco. Może tak was postawię. Nie wiem, czy da radę. Adaś, umiesz? Nie. No musisz rozłożyć tak. A tak. No mi powiem wam, ręka boli, może tak będzie lepiej. O, tak będzie widać? Będzie widać, nie? Tak. I o, tak przynajmniej mi ręka nie będzie bolała. O, tak na pośrodku. I co ja chciałam powiedzieć? No nie, jest pośrodku, bo mnie nie widać. To tylko ja. Co ja chciałam powiedzieć? No, jak przyjechaliśmy, ja wstałam, słucham. Nie ma. Właśnie, tata kupi chipsy i dzieci obżerają chipsy, a ja już powiedziałam. Ja już powiedziałam, po powrocie nie ma takich obiadania się takimi rzeczami. Ja się podtrzymuję i nie jem. Czas urlopowy już się skończył, więc koniec obżerania się i obiadania. Wracam do swojej normalności. Kiedy można, to można, a kiedy nie można, już nie można. No ja tu więc mogę. Ja tam nie mówię, bo czasami się skuszę, no ale teraz postanowiłam, że jednak nie. I co chciałam jeszcze powiedzieć? W niedzielę, jak wstałam, wzięłam się za pranko, wstawiłam chyba 3 prania. Super, jestem zadowolona, że tak sporo zrobiłam. To byś non stop prała, tylko gdzie to wywiesić? No właśnie, nie mam za bardzo gdzie. Hmm. Dzisiaj przyjadę to jeszcze raz, pościele pozmieniałam, bo przed urlopem nie zmieniałam. Stwierdziłam, że to i tak się zakurzy, to lepiej jak się wraca, to żeby było czyściutkie. Rozpakowałam wszystko, to w miarę mniej więcej już mam wszystko porobione, tylko jeszcze pranie jedynie zostało. Ale powiem wam, że tak się wraca po urlopie, to taki ten początek taki ciężki jest, nie? Człowiek taki jest rozstrojony. Rozstrojony, cały czas człowiek tak żyje, takim jeszcze urlopem, takim odpoczynkiem, nie myślenia o niczym. Się stawało, szło się do toalety, myło, śniadanko, kawusia rano, no i co, szykowanie się gdzieś w trasę. Chociaż w tym roku tych wędrówek naszych było bardzo mało. Paneska, ostatni raz nie masz chipsów. Wędrówek naszych było bardzo mało w tym roku. Więcej było takiego zwiedzania. No w sumie no, nie było kiedy nawet na te wędrówki. Trochę mi tak żal było, że nie mieliśmy tak czasu na takie wędrówki, bo rok temu byliśmy jeszcze z Nikolą, z Mariuszem. To tak pamiętam, takie były większe wędrówki. Fajnie było. A w tym roku jakoś tak niezaspokojona jestem tymi wędrówkami.
Znaczy no. Jestem zaspokojony, bo chciałem zobaczyć, zobaczyłem. No to tak, to jest to, że ja zadowolona jestem, że to spełniły się nasze marzenia, które mogliśmy zrealizować i spełnić je. No ale jeszcze chciałby się po tych górach pochodzić. W ogóle ten Ruti to był taki zaplanowany, że cały czas to zwiedzaliśmy. No. To jedynie co ten dzień deszczowy, to taka wyprawa była. No ale też no fajnie to, super, też byłam zadowolona. I z Lautenbrunnen to taki był też taki szlak, taki, że można było, tak dużo chodziliśmy wtedy. No z tego filmu nie ma, mam nadzieję, że Adam odzyska, bo tam też bardzo fajnie dzionek spędziliśmy i na tych wodospadach, nie? Także fajnie było. A później to już takie zwiedzanie, później w drugim kampingu więcej czasu spędziliśmy na basenie, jakieś tam też atrakcje, po górach nie chodziliśmy, bo było za gorąco, nie byliśmy w stanie nawet chodzić, bo były takie upały ponad 30 stopni, to na, wyobraźcie sobie, jakbyśmy poszli na szlak, to by nas, byśmy się rozpłynęli. Ale nic. Myśmy popłynęli razem z wodospadem. No, w tym roku naprawdę Szwajcaria zaskoczyła nas tak pozytywnie, że pierwszy raz czuliśmy się, jakbyśmy byli gdzieś w ciepłych krajach, nie? Chociaż w Szwajcarii to jest dobre, a z drugiej strony nie do końca, bo wtedy nie możemy na żadne szlaki chodzić, na żadne wycieczki, no bo... Na Szwajcarii to nie jest dobre, bo się lodowiec topi. No, to też. No, jak widzieliśmy ten lodowiec, jesteśmy po prostu... Bardzo przykre, jak się tak patrzy, jak to wszystko tak znika, topnieje, no niestety. To jest to, że taki lodowiec to nie powstanie? No nie. I tak zobaczyć na własne oczy, tym bardziej, że mieliśmy taką w sumie chyba ostatnią szansę, bo on w takim tempie szybkim się topi. No i to tak, ale tak ogólnie Szwajcaria to tak, na takie upały to tak nie za bardzo, bo wtedy nie można chodzić nigdzie. Dobrze, ten basen mieliśmy i teraz jak jednak będziemy jeździć do Szwajcarii, to już wyszukujemy coś z basenem. Ogólnie szukamy kampingu już z basenami. Tak, bo powiem wam, że już dziewczyny, Waneska już tak pływa i dla niej wtedy fajnie, bo ona wtedy cały dzień na basenie. No i my spędziliśmy na basenie. Ja to mogłabym z basenu w ogóle nie wychodzić. Na tym kółku jak się położyłam, to tak dziewczyny już wyszła, a ja cały czas w wodzie. Bo ja to się bałam, że jak wyjdę z wody, to drugim razem nie wejdę, bo taka zimna była. I zanim wejdę, to chyba z 10-15 minut mi schodzi. A ja zacząłem ten opłukiwać się. A ja nie umiem, tak, bo ta woda jest taka zimna, że nawet nie potrafię się opłukać. Niby tu próbowałam, ale to nie dla mnie. Więc jak ja do wody weszłam, to tam siedziałam. Ale nie podziwiałeś, że tak szybko, ładnie, gładko. Tak. Ale przyjemnie było naprawdę korzystać z wody, mało ludzi korzystało z tego basenu, no to też dla nas było fajnie, a szczególnie też dla mnie, nikt nie chlapał, jakoś tak było tak spokojnie, to też mi się podobało. No jakbyśmy teraz mieli szukać, to tylko właśnie z basenem, żeby dzieci nie miały trochę tak odskocznie, no i my żebyśmy mieli po takiej, wiecie, spinaczce fajnie by właśnie przyjść na camping i przebrać się i wskoczyć do wody, ochłodzić się, bo ta woda, wyumyć się, ten basen nas trochę ratował, nie, przy tych upałach, żeby nie basen, jakbyśmy byli w Ruti, to chyba ja nie wiem, co byśmy zrobili, no nie szłoby pod namiotem siedzieć, przy namiocie gorąco, no i wtedy co byśmy zrobili? Chyba byśmy musieli jechać do Boningen, tam nad wodę. Ale powiem wam, że właśnie Interlaken, Boningen, bardzo mi się tam podoba i na pewno kiedyś tam jeszcze wrócimy, bo fajne, ładne miasteczko, krajobrazy przepiękne, bo jak byliśmy w tym drugim jeziorku, to tak nie było, nie? Nie, to nie było tego uroku klimatu. Powiem wam, to już właśnie nie te klimaty. A ta część właśnie tutaj, Lautenbrunnen, ten Interlaken, Boningen, tam jest naprawdę cudownie, przepięknie ta woda, taka niebieska, błękitna, lazurowa, tam mi się bardzo podobało i tam na pewno kiedyś jeszcze wrócimy w te strony, bo ja lubię to czasami, tak jak teraz wróciliśmy do Lautenbrunnen, fajnie sobie przypomnieć. No ale Lautenbrunnen to tak specyficzne i faktycznie, że po dwóch razach to jednak... No fajnie, nie jest to, że... Ale jeszcze coś tam zostanie, jakieś szlaki zostaną dla nas do zwiedzania, jakaś okolica. Może nie teraz, ale za kilka lat może jeszcze wrócimy. Więc polecamy... Może coś ciekawego znajdziemy. Może w zimę wrócimy. Polecamy ten camping, w ogóle te okolice. Tamten drugi camping, już tych okolic nie trzeba reklamować, bo nas się same już reklamują. Tamten camping, owszem, też polecamy, jak ktoś taki lubi takie spokojne... góry, spokojne szlaki. To jest bardziej tak dla rodziny. Tak, to też coś tam, coś dla siebie coś tam znajdzie. Dla nas już raczej nie, bo mi tam trochę było za nudno, basen. Za płasko, za nudno. Nie było tych gór, szczytów. Jedynie ten basen mnie ratował.
No i tam, że mogliśmy zobaczyć tą jaskinię, tą jaskinię pod wodą, co tam tą łódką. To też bardzo ładne było, ciekawe, też polecamy, nie? Jedyny minus teraz, tak jak już człowiek już przyjechał na temat kampingu, bo robiłem tam taką recenzję tego kampingu, ale teraz w sumie recenzję mógłbym zrobić dopiero po. A nie w trakcie. No ale właśnie. To tak w trakcie się mówi to co na bieżąco. Ale do tego jeszcze mogę dodać, że jest minus, bo nie ma obsługi na miejscu. Tak. I jest taka trochę samowolka, która powoduje, że jest tak troszeczkę bałagan. Jest taki. Ludzie zaczynają tak sobie, ci co już wiedzą jak jest, no to już w ogóle jest samowolka. Ale ogólnie nie mówi, bo tak ludzie przysympatyczni, ogólnie bezpiecznie, bo nie, tam no, nie było, żeby tak, nie wiadomo co. Bezpiecznie. Tylko rzeczywiście my we Francji nie byliśmy, tylko w Szwajcarii. No, tak. Jakaś obsługa rzeczywiście mogłaby tak na bieżąco jakaś by, znaczy dopytać się, czy nas ze śmieciami nie widzieliśmy co robić. No, w ogóle nie wiem skąd to śmietniki zamknięte były, bo w Ruti to była cały czas, było szefostwo, była tak. Ta pani, ten no to jest rodzinne, to w ogóle inna polityka. Ten kamping naprawdę, chociaż to ja nie mówię, bo ten drugi kamping też te toalety były dbane nie, no i to, czyste. To był, chociaż to był jedyny no to jest jedyny fajnie, plus. Że wybudowali ten nowy tak. I naprawdę to jest już wysoki poziom, standard. No i coś tam zawsze dorobią, to tam drzewka posadzili, tam coś nowego zawsze coś tam... Ale też ale to nie do tej tam, obsługi, nie to jest, nie to co myję sanitariaty. No przepraszam bardzo. Mycie sanitariatu to nie dotyczy tylko umycia podłogi, włożenia nowego, wymiana papieru toaletowego. Właśnie pozbierania tych pajęczyn. No przepraszam, pająk nie robi, znaczy no robią szybko te pajęczyny, ale no te pajęczyny co ja widziałem, no to one nie mają. Dzień, dwa, trzy. To one są już kurde kilka miesięcy. Ja pod prysznicem w sumie nie widziałam żadnych pajęczyn ani w toaletach, bo jak się kąpałam, to zwracam uwagę i to były czyś starszych. No to starszy, ale mi chodzi w tych nowych. Tych nowych byłam zadowolona. Ja jestem na punkcie tego, zwracam uwagę na bzika. Ja się też zaraziłem też na to patrzę. Swoją opinię to jest okej. Było super. Bo bywały naprawdę toalety niezadbane. No kochana, słynny nasz camping. W Holandii. Ananas. Tam był w kontenerze. Tam nic nie przybiło. Nie, tam pająki przybiło miejsce po prostu. Tu jedynie pająki, co były, jak się naczynia zmywały i na górę tak, jak też. Się patrzyło. To trochę tutaj. Mogliby tak zadbać o to. Tak, były. Bo jak my za to byliśmy, to ja zwracam uwagę. Tu mogliby trochę zadbać. I to nowy sanitariat. Ale tak ogólnie to było spoko. Tam nie ma w ogóle tak się do czego w sumie tak przyczepić, nie? No, restauracja była, miła obsługa. Kochani, polecam. Super. Chcecie mieć adrenalinę na kampingu, to wybierzcie się do Holandii, do Ananas Camping. Nie jest drogi, bo naprawdę jest bardzo tani. Bo my za pobyt, kurczę, nie wiem, prawie tygodnie? Tak, to my chyba 150 euro. No to są śmieszne pieniądze. No, bo teraz na pewno podoszło w górę trochę, ale mi się wydaje, że w takim sanitariacie to. Najgorzej nie polecamy, było. Polecamy wbić na nasz ten pobyt na tym kampingu. Jedynie co minus było, że nie było gdzie naczynie myć. To był trochę problem, bo musieliśmy zmywać tych zlewach. Zlewie, w ogóle tam nie było przystosowane. Ktoś musiał iść wycierać od razu. No nie, to porażka była. Ja to jakoś sobie poradziłam, mimo wszystko, że ja na punkcie tego nawet mam bzika. Z tym rowerkami jeździliśmy. Tak, ale jakoś sobie poradziłam. Było ok, mieliśmy jedną toaletę taką w miarę, że tam nic takiego nie było. Adam nam ogarnął i sobie poradziliśmy. No, pogoniłem pająki i wszyscy się w tej jednej kabinie myli. Tak, ale ogólnie poza tym to tak... No, w sumie tak też miło wspominamy. I byliśmy przez te pająki monitorowani, kochani. To też mi się nie podobało. Czułem się obserwowany. Ale ogólnie tak to nie mówię, też miło spędziliśmy, mimo wszystko tych toalet. Nie, no, ubaw był, po były, pachy, bo no. I te rowerki, później nad wodę, później na to miasteczko. Ja was oświecałem. Nie było źle, można tak przymknąć oko, no ale fakt, że już drugim razem już bym nie pojechała. Nie. Ale było miło wspominamy. Ja uważam, to jest że... dobry camping, jak jedziesz... Albo z koleżankami, tak o, wiesz, tak, poszaleć, no. Znaczy poszaleć, no tak nie skupić się na sam campingu, tylko tak dla jaj po prostu jedziemy na ale taki tak śmieszny dla rodziny camping. To ale nie. Dla rodziny przynajmniej ta część, co my byliśmy, bo tam przy bramie, no to tam
był normalny sanitariat, tak, tylko że tam trochę fajne zapachy były. No bo to wiesz, to jest agroturystyka. No, agroturystyka, no. Ale dlatego ten... po to pojechaliśmy, dziewczyny chciały na agroturystykę. Już mi się odechciało. One chciało im się przez te zapachy, one myślały, że tam nie wiadomo co będzie. Tak. Nie chciałam agro, ja chciałam koniki. No to były tam też koniki, kochana, co to i koniki, ładne tam i krowy? No to agroturystyka, co ty chcesz, perfumy? No ale tam ładny konik był taki, piękny. Kurczę. No ja uważam, że każdy kamping ma swój urok i jak my jeżdżąc na te kampingi porównujemy, na jedne byśmy pojechali ponownie, na drugie byśmy w ogóle nie pojechali. Na tą agroturystykę byśmy nigdy ale... nie. Ale wspominamy miło i to są do nasze wspomnienia, bo na każdym kampingu zawsze coś się działo, nie? Nie było tak aż źle na niektórych. No ale w Holandii też są można fajne kampingi. Jeden tak, tylko kamping ładne. W Holandii nam trochę tak... A tak to reszta ładne kampingi są. W Francji też było fajne. No nie można, to w tej Francji no mogliby trochę bardziej zadbać, ale też nie było aż tak źle. Toalety były spoko. Nie było aż tak źle, Amelko. Nie było źle. No i ten ogólnie pobyt we Francji też mi się podobał. Chciałabym kiedyś tam jeszcze ponownie wrócić na te klify całe, nie? Zobaczmy. No. A widzę, co zobaczymy. A ja najlepsze, jak byliśmy na tych klifach, ja ostatnio no, miesiąc temu oglądałaś? Ja serial oglądałam, chyba to był Luther, albo nie, to Lupin ten był. Ja patrzę i coś mi tak ta trawa podobnie przypomina i to było tam we Francji na tych klifach. No, ja tak się fajnie czułam, wyłączam! No, akurat Amelka mówi, mama, chodź, ja akurat zobaczyłam w tym filmie właśnie ten serial właśnie ten pobyt, gdzie właśnie byliśmy na tych klifach. Także fajnie tak być i później zobaczyć właśnie w jakimś tam serialu. No i na tym na razie kończymy, bo dojeżdżamy. Taka mała pogaducha była po urlopie, nie? Jak zwykle u nas mała pogaducha. Do Emo musimy zajechać. Dem tu jest też. Jest tutaj Shoen Center, zobaczymy czy to buty dla Waneski dostanę. Bo jeszcze jak nie, to po drodze jeszcze centrum chyba jest. Zobaczymy. Podładuję. Tylko Lidla nie ma, tylko Aldik jest. A ja w Aldiku nie lubię zakupów robić, lubię z Lidla. Ale Lidl jest tu po drodze, jak będziemy jechać. Jest tutaj Kaufland? Nie ma. Tu Kauflanda nie ma. Nie ma. Kaufland to będziemy jak wracać do domku, Waneska. Kaufland? Zeszyty musi, ma te. Teczki. Czekajcie, muszę bliżej. Uciekamy, a z wami się chwilowo żegnamy. I znowu się będziemy chwalić, co kupiliśmy. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say.